Witam kolejny raz. Dzisiaj tak nietypowo, mamy taką nietypową częstotliwość. To jest w kilohercach. Czyli tu mamy 2 MHz, 105 kHz i pewnie 160 Hz. Tu mamy przecinek. Tą częstotliwość generuje taki układ. To jest generator. To jest kontroler sterujący tym generatorem. Kolega Rafał, pozdrawiam, napisał program zegar, troszkę tak nietypowo, żeby po prostu czas zamieniać w częstotliwość. No tu możemy sobie wziąć co sekundę próbkowanie, tylko też ma tą cyfrę ostatnio zasłonić. No, mamy pewnie co sekundę jest, czyli mamy 21, 21, 5, 6 minut, a tu sekundy. No tylko ta cyferka nam wadzi. No możemy sobie wziąć próbkowanie 1/10 sekundy. O, ale tutaj jest ten problem, że proszę zobaczyć. Czasem dwa razy dokona pomiaru, a częstotliwość się trochę zmienia, to trzeba sobie wziąć ten odszczyt tak, żeby po prostu dokonywał się co sekundę. Wtedy mamy powiedzmy za wolno. A niech będzie. To jest tylko taka ciekawostka. Na pomysł jej ja wpadłem, kiedy wracałem do domu. I w tym samym czasie kolega Rafał też na ten sam pomysł wpadł. I mówię, słuchaj, ja mogę taki generator napisać oprogramowanie, zrobić generator, żebyś po prostu miał z częstotliwością mierza zegar. A ja mówię, ja też na to wpadłem po drodze. Żeby czas wyświetlać jako częstotliwość. No i teraz takie próby robię tego. Mówię, to jest raczej tylko taki gadżet. No szkoda częstotliwościami szkatować. Ale po prostu no co lubi programować, lubi pisać programy, podjął się wyzwania zrobił, ale ja robię właśnie trochę tego testy i teraz słuchaj Rafał, patrz, powiedzmy, że mamy godzinę 23. Bo jest mały problem właśnie z tym, że po godzinie 23:59 ja może zresetuję, układ się zawiesza. O. W momencie włączenia mamy godzinę startową. A możemy sobie w dół pojechać, tak? Ale pojedziemy w górę do 23:00. A, znowu pojedziemy w górę. To jest czysty prototyp. Dobra. 21, 22, 23. Teraz z minutami lecimy. Bo chciałem zobaczyć, co się dzieje po 24, tak? A, dobra. Teraz sobie czekamy. Mamy 23:59. I kiedy się wyzeruje o północy, zawiesza się. Nie startuje od nowa, przestaje liczyć sekundy. Ale poczekajmy. Zobaczymy. To jest ciekawa alternatywa dla kogoś, kto ma częstotliwościomierz sprawny, niepotrzebny. Nie ma co z nim zrobić.
szczerze mówiąc, można taki miernik sobie przerobić w prosty sposób na zegar. Tylko kolegę programistę trzeba mieć. I czekamy, czekamy, czekamy. O. I koniec. I przez to zawiesiło się. No ja teraz... Ja myślę, że on odlicza sekundy. Diutka miga co sekundę na module. I teraz ja dodam godzinę. O. A sekundy były odliczane w tle. Tak mi się wydaje. Mamy pierwszą godzinę 00. Nie wiem, zawiesza się. Tak samo ja bym wziął teraz godziny, cofnął w dół. To też się zwiesza. Teraz dodałem godzinę. Dodałem. No i się zwiesił. Dobra. A tak wychodzi, jakby w tym czasie, kiedy ja bym był zawieszony, on sobie dalej liczył. Ponad minuta wskoczyła i sekundy, no nie wiem. No to jest po prostu kwestia zabawy, więc mówię, nie ma się to przejmować. Ale pomysł ciekawy, jakby ktoś miał taki częstotliwościomierz, sprzedać mu się nie chce. Wyrzucić szkoda, no nie wyrzucać jednak. Troszkę się przekonuję do tych starych przyrządów. Ja tak sentymentem podeszłem. To można. Po prostu wzmacniać, usunąć. Zostawić tylko panel przedni. Przyciski przerobić na monostabilne. Żeby było można programować zegar. Włożyć cały taki moduł do środka. Tylko przyciski wyprowadzić na isostaty. I podać sygnał na liczniki. I wydaje mi się, żebyśmy mieli ciekawą alternatywę. No owszem, tu jest ta kwestia lampki dodatkowej. Taką lampkę można wygasić poprzez odcięcie jej zasilania. I należałoby też wziąć, odciąć sterowanie kropką, a sterowanie lampy połączyć, kropkę tej lampy połączyć z tą. I wtedy byśmy mieli kropkę, tu kropkę, godziny, godziny, minuty, sekundy. A jako hardcore już taki w oprogramowaniu, no i też można byłoby termometr dodać, datownik. Tylko pozostaje kwestia tej kroteczki. Ale mówię, datę, czas, temperaturę, wszystko można na częstotliwość zamienić i ją wyświetlić na częstotliwościomierzu. No to my to jest taki już hardcore konstrukcyjny, jeśli ktoś by się chciało robić. Z pewnością to nie jest odkrywczy pomysł. Ja na ten pomysł padłem po drodze do domu wracając. Ja przychodzę do domu, wskakuję na Facebooka, a kolega mi pisze: słuchaj, co ja wymyśliłem. Mówię, to samo wymyśliłem. W tym samym czasie ta sama myśl. No i zrealizował taki układ. No tu mówi, że jeszcze można byłoby to zrobić tak, żeby godzinę pobierał przez Wi-Fi z telefonu, albo nawet moduł DCF77 dodać, żeby się brało i się ustawiał czas automatu. Ale mówię, można wtedy sobie przerobić wkładkę wzmacniacza. Zasilanie tam przecież mamy. 12V, 5V, 6V. I można byłoby wykorzystać. Można byłoby tam akumulatorek sobie wziąć do ładowania. Żeby był zawsze jakiś tam litowy naładowany. Bo nie zawsze musimy mieć częstotliwościomierz włączony. Mówię, ciekawy pomysł, tylko trzeba umieć programować. No ja niestety nie umiem programować.
Troszkę podejrzałem, jak on to programuje, to mówię, o Jezu, to nie dla mnie jest. No ale mówię, jest kwestia taka, że po 23:59 przeskakuje i się zawiesza. Ale ogólnie układy działa. Fajny pomysł. Realizacja też fajna. No i mówię. Pomysł dla kogoś, kto ma częstotliwościomierz i chciałby go sobie przerobić na zegar. To mówię, lampkę można wygasić. Bo tam trzeba tylko byłoby rezystor odlutować. Od siatki. Trzeba byłoby odciąć ścieżkę albo odlutować wyprowadzenie lampy od kropki i tą kropkę tej lampy połączyć z kropką tej lampy, żeby były godziny, kropka, minuty, kropka, sekundy. To już robię. Potem trzeba sobie wcelować z odszczytem, także kiedy będzie miernik dokonywał pomiaru, żeby po prostu ten pomiar był dokonany po 6 sekundy, tak? Sekunda przechodzi, dokonujemy pomiar, wyświetlamy. Czas odczytu jest tak opóźniony, że znowu tą sekundę i wtedy nam te sekundy tak nie migają. Bo czasem zdarzy się, że przeskoczy albo po prostu dwa razy mignie ta sama liczba. No po prostu to jest kwestia tego, że on próbkuje 1/10 sekundy. Ale on może 2, 3, 4 razy na sekundę z taką próbkę dokonać. Ewentualnie próbkowanie jednosekundowe, tak? Ale to jest kwestia tylko wydajności generatora, pomysłu, chęci po prostu. Chęci posiadania nietypowego, hardkorowego zegara warsztatowego. No dobra, nie zanudzam. Pierwsze testy wypadły pomyślnie, ale no mówię, zwiesza się. Jak masz ochotę, pomyśl, co tam go może boleć. Z pewnością może kropka, przecinek. I cały program po prostu nie funkcjonuje właściwie. Ja się na oprogramowaniu nie znam. To nawet nie wiem, jak to ugryźć. No dobra. Ale pierwsze testy wypadły fajnie. Jest to do zrealizowania. Zamiana czasu na częstotliwość. Dobra, no to do następnego.